Łączymy się zdalnie dzisiaj. U mnie w Warszawie już zaszło słońce, więc muszę się doświetlać tą lampą sztuczną, a u ciebie rozpoczyna się dzień. No i właśnie jestem ciekawy, Weroniko, czy faktycznie on się dopiero rozpoczyna, czy ty już jesteś w ogóle o 11 w połowie spotkań dnia i obowiązków? Jestem w połowie dnia i obowiązków, natomiast jestem, jak widać, umalowana, włosy takie średnio ogarnięte. Wszystko jest dobrze. Się, dlatego że byłam na swoim codziennym hajku, czyli na wzgórzach, ale tak naprawdę wstaję o 6, najpóźniej 7 rano i załatwiam maile, załatwiam telefony, zwłaszcza z Europą, z Polską. Też teraz jest akurat festiwal w Cannes, więc agenci do mnie dzwonią i różne sprawy się dzieją, bo nasz film właśnie It's Not Over, ten z Lambertem jest na markecie sprzedawany. Więc być może będę miała większe pojęcie po festiwalu, kiedy będziemy mieli premierę, więc też od rana właśnie była gorąca linia z Cannes. I tak, i teraz akurat chciałam właśnie wam pokazać słynną różową ścianę, na której... O, teraz akurat się pojawiła, bo się prześwietla. To jest! Bo to jest taka ściana w sklepie, pod sklepem, gdzie każda influencerka i wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia na tle tej ściany. Mogę zresztą wam pokazać, jak to wygląda, tak trochę bardziej. To jest sklep i tak wygląda ta ściana. I tu wszyscy właśnie robią sobie te zdjęcia. Wspomniałaś o różnych obowiązkach, ale też o tym, że masz taki jakiś pewien plan swoich dni. Czy ty w swoim zawodzie i w życiu możesz w ogóle cokolwiek zaplanować? Nie. Nie, nic nie da się zaplanować. Jedyny jakby stały plan i stabilizacja to jest szkoła mojej córki, jej zajęcia i tak naprawdę ja tak oscyluję wokół jej harmonogramu, co jest okej, bo dostaję czasami na przykład na ostatnią chwilę, no ale jak jest w przedszkolu, to mogę wtedy się uczyć, mogę się wtedy przygotować, mogę się wtedy nagrać. A gdybym cię zapytał o ten aspekt aktorski, bo wiesz, ja mam etat i raczej się za wiele u mnie nie zmieni i raczej jutro będę miał pracę, a nie ma w tobie i takiej bojaźni o to właśnie, co przyniesie jutro zawodowo, że może nie zadzwoni ten telefon? To jest stały element tego zawodu i tak naprawdę już żyję w takim poczuciu od 20 lat. I zawsze schizuję, że nie zadzwoni ten telefon. I on w którymś momencie najmniej spodziewanym dzwoni. I z najmniej oczekiwanego źródła na przykład. Naprawdę większość ról, które dostałam, to są zaskoczenia. Tak, więc to jest taki zawód, który tak, no, który po prostu ma wpisane to już tą niepewność, ale na przykład nie chciałabym, żeby moja córka szła w moje ślady, bo uważam, że jest to zawód, który jest raczej niewdzięczny i raczej stresujący, zwłaszcza dla kobiet. No i właśnie to permanentne poczucie albo odrzucenia, albo bezsilności wobec tego, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, czy będziemy pracować, czy nie. Weronika, tak. Bo jednak twoja córka chodzi na zajęcia artystyczne, więc tak. Często to się nie przełoży tylko na hobby. Czasami to jednak jest też praca. Dołożyłaś takie małe ziarenko do tego, by to pokochała? Zawsze będę wspierać, niezależnie od tego, co wybierze. Ona jest zdolna artystycznie i jest uzdolniona aktorsko, to już wiem, bo jest bardzo... Jak coś opowiada to bardzo sobą, pełną mimiką, tak, i naśladuje, pokazuje. Ostatnio mi opowiadała o swojej rozmowie z koleżanką, to grała koleżankę siebie, ja taką, no Jezus, znam to coś. Ale zobaczymy, jak będzie chciała być aktorką, to ją absolutnie będę w tym wspierać i doradzę jej oczywiście, myślę, że w pewnym sensie jakby już mając swoje doświadczenie, wiem, co jest ważne, wiem, jak ważna jest edukacja, wiem, jak ważne są zajęcia aktorskie. Ja do tej pory, jak właśnie na przykład nic nie kręcę, to zapisuję się na warsztaty z castingu, z pracy z kamerą, ze znanymi, fajnymi castingowcami, bo dla mnie to jest, ja chcę się cały czas rozwijać i zależy mi też, żeby poznawać nowych ludzi.